Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Jakoś tak wyszło, że za Robertem Małeckim jeżdżę, no w zasadzie już ciągle. Spotykamy się na przecięciu różnych szlaków. W odcinku 118 Alfabetu Wojtusika spotkaliśmy się w Dąbrowie Tarnowskiej. A teraz padło na samo centrum Polski, czyli na Warszawę. Tam Robert pojechał podpisać trochę egzemplarzy swojej najnowszej powieści zatytułowanej Zapadlina. No ja po prostu do niego dołączyłem. Ty podpisywać książki lubisz? Lubię. To jest chyba najfajniejszy moment promocyjny. Zapadlina to trzeci tom serii z policjantami z archiwum Mix. Jego głównym tematem wydaje się być zdrada, zazdrość? Zazdrość i zdrada, tak, niewątpliwie. Zdrada zresztą pojmowana na wielu różnych płaszczyznach, nie tylko ta, o której najczęściej myślimy, czyli między małżonkami, między ludźmi w związkach. Wiele odcieni zdrady i zazdrości. Maria Olgierd, uzależnienia i nałogi. O tym dziś więcej w rozmowie z Robertem Małeckim w 160. odcinku Alfabetu Wojtusika, podcastu, który powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów na patronite.pl. O literaturze Łukasz Wojtusik. Partnerem tego odcinka Alfabetu jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie. Tam znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. Sporo tam książek Małeckiego, Roberta Małeckiego. I tam też wszystkie odcinki tego podcastu. W tym odcinek 118, w którym trochę z Robertem rozmawiamy o Marii i Olgierdzie, głównych bohaterach powieści Urwisko. Możecie po wysłuchaniu tego odcinka sięgnąć do Audioteki po naszą poprzednią rozmowę sprzed kilku miesięcy. Ustalmy fakty. Kolejność książek z Marią Herman i Olgierdem Borewiczem w rolach głównych jest następująca. Tom pierwszy – Wiatrołomy. Tom drugi – Urwisko. I wreszcie tom, który trzymam właśnie w dłoniach – Zapadlina. Wszystkie książki opublikowało wydawnictwo literackie, przy współpracy z którym powstaje ten odcinek Alfabetu Wojtusika. To jeszcze trochę prostych faktów. Autor to Robert Małecki. Miejsce spotkania to Warszawa. Czasu jest niewiele, wątków i spraw dużo. Między innymi ta zazdrość, że on tak pisze, że mu się to udaje i że mu na to wszystko czasu starcza. Może nie starcza i co wtedy? Zbadajmy zatem razem przypadek pisarza Roberta Małeckiego. W jak wywiad. Imię? Robert. Nazwisko? Małecki. Zawód wyuczony? Wyuczony. Dziennikarz. Zawód wykonywany? Autor powieści. Jakie relacje łączą cię z Marią Herman i Olgierdem Borewiczem? Bardzo osobista. Która z tych relacji jest głębsza? Z Marią chyba. Mhm. Czy któreś z nich wpływało na ciebie, naciskało, że w tym tomie to więcej o mnie? Maria. Zdecydowanie. I zdecydowanie jej się udało. Tak myślę. Czyli Olgierd może być zazdrosny. Tak, po tym co zrobił w Urwisku rzeczywiście zszedł na drugi plan celowo. Ale też nie wiem nigdy, czy te proporcje w którymś tomie kolejnym się nie odwrócą. Mhm. Zobaczymy. Jest coś, czego zazdrościsz swoim bohaterom? Ojej, to jest trudne pytanie, wiesz co, bo właściwie niczego im nie zazdroszczę. To znaczy, żaden z moich bohaterów nie ma lekko w życiu. Ja bym chciał mieć lekko. Może też tak cudownie nie mam, ale tak trudno też bym chyba nie chciał. Chyba bym nie udźwignął. Znaczy, ja piszę trochę tak o tych uzależnieniach dlatego, że ja się ich strasznie boję. To jest taki lęk, który przez pisanie się przerabia? Nie wiem. Wiesz co? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie też, bo, no bo nie znam. Nie wiem, czy to jest właściwa droga w ogóle, tak? No, wydaje mi się, że uzależnienia się przerabia w zupełnie inny sposób. Natomiast strach tak. Może strach można przerobić w ten sposób, że wiesz, że się będę mniej bał, skoro to okiełznam jakoś pisarsko. Ale czy tak jest? Rzeczywiście nie. Chyba nie. Ja nadal się boję. Wyobraź sobie, że ja nigdy chyba nie byłem w kasynie. O. Nigdy. Czyli możesz powiedzieć tak jak ja o kasynie i o hazardzie, to ja czytałem w książkach u Małeckiego, tak? Tak, dokładnie. przygotowując się... I kasyno jest u siebie biedy na przykład, tak. O, ale wiesz co, uważam, że z drugiej strony nie ma sensu, żebym ja tam był, skoro piszę o hazardzie, to nie jest konieczne. Tak samo jak nie jest konieczne bycie na sekcji zwłok, żeby opisać sekcję zwłok. Trzeba znać mechanizmy raczej psychologiczne i to jest ważniejsze niż sama obecność w kasynie. To można sobie i wyobrazić, i obejrzeć w innych filmach, serialach, na zdjęciach itd. Nawet na YouTubie. Wracając tylko do twojego pytania, czy da się ten lęk okiełznać?
nie sądzę. Ja chyba nadal się tego boję, wiesz? Mm. Nadal się tego boję. To znaczy, nadal się boję tego, że mógłbym wpaść w tego typu... To jest zupełnie irracjonalny strach, bo mnie to w ogóle nie pociąga, hazard na przykład. Ale nadal się boję, że mógłbym w to wpaść. To pociągnijmy wątek uzależnienia. Pisanie jest uzależniające? Na pewno tak. Bo ilekroć skończę pisać powieść i mam ochotę odpocząć od pisania i mam ochotę nie pisać, mam ochotę odpoczywać, oglądać, czytać, tylekroć właśnie wtedy przychodzą najfajniejsze pomysły na kolejne powieści. Jesteś uzależniony od Herman Borewicza, Grossa? Jestem uzależniony na pewno od próby opowiadania historii. Nie wiem, czy koniecznie od tych moich bohaterów, ale na pewno jestem uzależniony od opowiadania. Czyli jesteś uzależniony, jesteś więźniem opowiadania, bo uzależnienie nie jest pewną formą więzienia. Myślę, że tak. Myślę, że to można by tak było nazwać. Jestem uzależniony od tego, że muszę usiąść i napisać. Matko Bosko, jak się poważnie zrobiło w naszym podcaście. A lubisz, jak ludzie znikają? Bo to by ciągle ludzie znikają w książkach. Uwielbiam ja chyba. Ja się śmieję, ale to taki śmiech przez łzy, bo to jest poważna historia. My trochę sobie nakładamy na to taką maskę ironii. Bardzo lubię. To znaczy, bardzo lubię zaginięcia i chyba już też to mówiłem u ciebie, że one są lepszym paliwem fabularnym, dla mnie przynajmniej. Ja dużo bardziej wolę taką sytuację niż trupa klasycznego, którego oglądamy już na pierwszych stronach. Co nie oznacza, że jak się ma trupa, to trzeba zbudować gorszą historię, mniej angażującą czytelnika. Natomiast chyba, wiesz, w trakcie pisania, kiedy mam zaginięcie, ja sam szukam wielu różnych możliwości rozwiązania tej sytuacji i pod tym względem jest to dla mnie na pewno ciekawsze. Co możesz nam powiedzieć o zaginięciu Jacka Malinowskiego? No niewiele, tyle tylko, że zaginął na trasie między Żninem a Wapnem. To są takie miejscowości, jedno w kujawsko-pomorskim, drugie w wielkopolskim. Co prawda w mojej powieści Wapno jest przesunięte w ramach granic administracyjnych do kujawsko-pomorskiego. To jest warunek konieczny, żeby policjanci z archiwum X, bydgoskiego archiwum X, zajęli się tą sprawą. Więc Jacek Malinowski zaginął na tejże trasie. Jest odnaleziony motocykl Hart. Motocykl uszkodzony, więc jest bardzo prawdopodobne to, że doszło do wypadku z udziałem tegoż motocykla Jacka Malinowskiego, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Skąd znalazłeś zaczepienie do, no właśnie, takiej opowieści? Jak to tym razem było? Wiesz co, miałem okazję kiedyś jechać do pani redaktor Ani Roży z TVP Kielce na spotkanie i na rozmowę o książkach i pamiętam, że przy trasie gdzieś od Piotrkowa Trybunalskiego do Kielc minąłem po drodze dwa znajdujące się naprzeciwko siebie bary, nieczynne bary i pomyślałem sobie, że to jest temat do opowiedzenia historii kryminalnej. Czyli tak naprawdę dwa bary, które są trochę jak z opowieści o samych swoich, nie? Trochę tak. I wiesz, i to, że one są nieczynne i zaraz ci się rodzi w głowie jakieś takie pytanie, co tu się mogło wydarzyć w tej sytuacji? No jak tak? To co? No zawiść, właśnie. Zazdrość i zdrada. Tak, właśnie. Trzy razy Z. I tak sobie pomyślałem, wiesz, że to jest chyba dobry punkt wyjścia do opowiadania historii, natomiast no, trzeba było tę historię zbudować oczywiście w sensie, w takim wymiarze fabularnym, znaczy co, kto, kogo i dlaczego, prawda? I to było chyba trudniejsze. Bardzo klasyczna jest zapadlina dla mnie, jeżeli chodzi o budowę, choć rzeczywiście rozdzieliłeś losy swoich bohaterów. To jest chyba najbardziej rozdzielony tom, to znaczy i Maria, i Olgierd. Tam są oczywiście dobre uzasadnienia fabularne, dlaczego oni działają osobno, ale prowadzisz ich ścieżki no odrębnie, powiedziałbym. Tylko od czasu do czasu się spotykają i nawet miałem takie przypuszczenie, że robisz wszystko, żeby się nie spotkali. I tak rzeczywiście było. Po tym, jak skończyło się Urwisko, pomyślałem sobie, że nie sposób napisać drugiego tomu, jakby się Urwisko nie wydarzyło, nie? Że jednak to jest w jakimś stopniu rodzaj kontynuacji, może takiej nie wprost i nie od razu, nie dzień po dniu, ale jednak mimo wszystko kontynuacji, która wymaga też zachowania tej relacji, która między Olgierdem i Marią była w Urwisku, zakończyła się w Urwisku. I pomyślałem sobie, że trzeba napisać taką opowieść, w której oni się, ich ścieżki się rozchodzą po prostu. I strasznie trudno mi się to pisało. To znaczy, wiesz, no w momencie, kiedy oni pracują razem nad jedną sprawą, to jest trochę łatwiejsze. Każdy dzieli się swoimi zadaniami i realizuje swoją robotę. W ten sposób bardziej wspiera to śledztwo,
tak w czysto warsztatowym ujęciu. Natomiast tutaj nagle, wiesz, no każdy robi co innego, jedno na drugie się boczy i jak sobie to potem dalej poukładać, jak tę drogę ich, jak te ścieżki ich osobne spleść. To chyba było trudniejsze. Nawet jeżeli on do niej dzwoni, to ona nie odbiera, a jak ona do niego dzwoni, to on też ma taką sytuację, że na przykład abonent chwilowo niedostępny, gdyż jest poza zasięgiem. W moim zasięgu wzroku znalazła się bardzo drobna rzecz w twojej powieści, ale bardzo ważna. I powiem ci, że jak czytałem, to miałem takie, dawno czegoś takiego nie czytałem. Włączyłeś zeznania świadków jako element narracyjny. To z jednej strony wydawałoby się prosty chwyt, to są raczej krótkie formy. Dawno czegoś takiego w powieści gatunkowej nie miałem. Wprost. Tak, pomyślałem sobie, że właśnie trzeba to zrobić wprost, żeby to miało taki rodzaj, wiesz, no, takiej zachęty dla czytelnika, tak? Że to jest, że stawia go to bliżej tej sprawy po prostu. Także moi bohaterowie, oni wyłącznie pracują w oparciu o akta, tak naprawdę, starych spraw, zaginięć tajemniczych i tak dalej, więc pomyślałem sobie, że dobrze byłoby w proste słowa przytoczyć. I pamiętam nawet taką, wiesz, warsztatową, zupełnie zabawną rzecz, kiedy pracowaliśmy nad redakcją tej powieści i redaktorka zwróciła uwagę na to, że tam jest szyk przestawny w nazwiskach, że mówi się Malinowski Jacek, widziała Malinowskiego Jacka na przykład tego i tego dnia i redaktorka zwraca, mówi, nikt tak nie mówi. A ja mówię, okej, nikt tak nie mówi, ale policjanci tak zapisują. Obywatelka Malinowska na przykład, gdyby była. Tak, tak, bo policjant po prostu tak zapisuje zeznania świadka i świadek tylko podpisuje, prawda, więc... Czyli sporo tych zeznań czytałeś? No trochę czytałem, trochę czytałem rzeczywiście, ale też musiałem się upewnić u Przemka Semczuka, mojego kolegi znakomitego, reportażysty, czy tak rzeczywiście jest, bo ja czytałem na pewno mniej niż on. I Przemek w pewnej chwili mówi, wiesz co, nie pamiętam, ale zerknął i mówi, tak, masz rację, rzeczywiście jest tak, że najpierw pada nazwisko, potem imię. I mówię, zostawmy to, bo to jest jakaś prawda też trochę o tym, jak to w życiu wygląda. I to wydało mi się może nie nowatorskie, ale takie zajmujące, ponieważ w wielu książkach, które dotyczą też samej procedury śledczej, tego grzebania w dokumentach, no znajdujemy, że bohater wyciąga jedno zdanie i nagle okazuje się, że to w tych zeznaniach jest ważne i posuwa sprawę, popycha nam akcję i narrację. U ciebie ten zabieg wydawałby się no taki mało atrakcyjny pod względem narracyjnym samej narracji akcji. Świetnie się sprawdził. Mi się to dobrze czytało. No, może gdybym brnął w aktach przez 100 stron, to by dopiero był challenge, nie? To może byłoby... Trzytomowa książka by, wiesz, powstała. Trzytomowy kryminał wtedy, same akta. No tak, masz rację, no przesyt byłby pewnie tutaj jakiś tam nie na miejscu. Ale mi się też wydawało, że to urozmaici trochę, że to rozbije taką narrację, wiesz, no tylko i wyłącznie z punktu widzenia Marii czy Olgierda, że to jest w pewnym momencie nudne i że trzeba czymś to przebijać w sensie takim warsztatowym właśnie. A jednocześnie trzeba rozwijać postaci. I trochę tym postaciom się przyjrzyjmy, rozwijać postaci główne, plątać im ścieżki albo ułatwiać im drogę. No Borewicz, Olgierd, łatwo nie ma. Borewicz Klap, jak już zaczął funkcjonować, to nagle dajesz mu taką ogromną kłodę pod nogę. Ma ten klub erotyczny, możemy to zdradzić. Królestwo to jego jest. No i okazuje się, że w tomie Zapadlina ono się może zapaść. No tak, to tak się dzieje, co oczywiście motywuje Olgierda do tego, żeby się zabrać w końcu za jakieś porządkowanie tej sytuacji. Nie wiem, czy mogę cokolwiek więcej tutaj zdradzać. Nie powinienem chyba, bo rzeczywiście za dużo powiem. No ale tak to powinno wyglądać, że bohaterowie natrafiają od samego początku na problemy nie do przeskoczenia, albo inaczej. Wiesz, ilekroć prowadzę zajęcia warsztatowe, to przywołuję kilka filmów, wstępów z filmów, po to, żeby pokazać, jak należy utrudnić życie bohatera, żeby zdobyć zaangażowanie czytelnika. A jakie filmy chodzą ci wtedy po głowie? Wiesz co, bardzo często uruchamiam Frantic, bardzo często uruchamiam Ściganego, bardzo często uruchamiam stary film, który uwielbiam, Tylko dla orłów. To są chyba takie rzeczy. No i jeszcze, wiesz co, można by tutaj pokazać, myślę, i Misery, ekranizację Kinga. Ja nie czytałem książki, ale ta ekranizacja jest znakomita. No, to chyba ze 3-4 tytuły można by tutaj śmiało, wiesz, można by się śmiało wzorować. Ludzie honoru, to jest też absolutnie genialna rzecz. To przejdźmy teraz do drugiej z głównych postaci. Maria Herman idzie dalej.
chce zamykać sprawy, ale im bardziej chce zamykać sprawy, tym bardziej się to nie udaje i rozsypuje. Tam się pojawia jedno ważne zdanie, które jest zamknięciem pewnej sprawy, takim mentalnym zamykaniem codziennym pewnej sprawy. Dziś znowu nie zagrałam. Mhm. I do tego wróćmy, bo to jest ten wątek, który nam towarzyszy. Jeden z wątków towarzyszących Herman, głównych. On w tej części jest trochę z tyłu, ale to jest ważne też, że mamy go cały czas w głowie, że to nie jest opowiadanie o zamkniętej sprawie. Ja mam wrażenie, że w ogóle kluczem do Herman jest niezamknięcie sprawy. No tak, oczywiście, że tak. Maria Herman, która jest hazardzistką, która leczy się z tego nałogu, która z tego nałogu wychodzi, to jest oczywiście klucz do tej postaci i właściwie też kluczem do tej postaci jest to, że ona co wieczór musi powtarzać sobie to zdanie, dzisiaj nie zagrałam, że jest to rodzaj mantry, którą musi uprawiać po to, żeby gdzieś się osadzić w tej rzeczywistości, nie dać się zwieść. I wszystko, co dzieje się oczywiście we wszystkich tomach tych opowieści o Marii Herman, no praktycznie zsuwa ją, czy popycha ją na skraj przepaści, tak? To balansowanie chyba jest istotą też tej opowieści, ale jak sądzę, dla mnie ważniejsze w tym wszystkim jest pokazywanie relacji Herman Borewicz, Herman wychodzącej z nałogi Borewicza, popadającego coraz głębiej w bagno swojego uzależnienia od seksu. To teraz postaci drugoplanowe i to będą postaci kobiece. Ważna fabularnie bohaterka o imieniu Anna i trzymasz ją cały czas na dystans z nami jako czytelnikami. W zasadzie w żaden sposób nam się ona nie objawia w jakimś wielkim dialogu twarzą w twarz. Tak, bo miałem w pewnym momencie taki przesyt też bohaterów, jakby wiesz, siadasz i zaczynasz pisać i ciągle masz te same, znaczy ciągle masz te same, ciągle gdzieś tam obijasz się o ten problem, jak przedstawiasz tych bohaterów. I pomyślałem sobie, że niech ta bohaterka będzie, ale niech jej nie będzie po prostu, tak? Niech ona będzie na telefon wyłącznie, tak? Ona siedzi w Niemczech, gdzieś tam jest obok, można z nią porozmawiać, można ją ściągnąć na jakieś tam przesłuchanie i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałem sobie, że nie róbmy tego, niech ona będzie cały czas na dystans, nie? I dla mnie to był też taki, wiesz, z kolei myk, jak już mówiłeś o tym, jak pracujesz z ludźmi, którzy uczą się pisać. Dla mnie Anna wydawała mi się taką figurą postaci, która budzi nasze podejrzenia przez to, że cały czas jest gdzieś w dystansie. Że się nie chce spotkać, że nie chce z zagranicy wrócić, że cały czas to, że pójdzie na komisariat złożyć zeznania, zostanie wezwana, to jest dla niej jakiś problem. Wariograf tam, gdzie się tak, jako pewien szantaż taki klasyczny. Budujemy postać, co do której cały czas mamy z tyłu głowy, że ona jest w kręgu podejrzanych, bo to jest też taki ładny chwyt, który zastosowałeś, właśnie nie opisując nam, jak wygląda bardzo dokładnie, nie jakby pokazując też jej dworu, w jakiej przestrzeni, nie wiem, mieszka. Raczej to są takie ślady, które pozostawiają nam inne osoby opowiadając o niej. Trochę tak. Wiesz, i tu myślałem sobie o tym, żeby rzeczywiście pokazać taką postać, która jest odcięta trochę od tego świata, że ona już z tego świata wyszła. Bo to jest też ważne, ten dystans 20 lat od zaginięcia Jacka Malinowskiego, z którym to Anna się bardzo dobrze znała. To jest też ciągłe napinanie chyba tego napięcia w tym zakresie, czy oni ze sobą byli, czy nie byli, czy to była para, czy nie była para, czy ja za dużo mówię, bo spojrzałeś na mnie. Nie, tak? Nie, bo właśnie bardzo ładnie mi się to złożyło z głównym, jednym z głównych wątków z drugiego tomu, Miłość jest piekłem. Aha, tak, mam wrażenie, tak, że tak, to, co zapowiadał Robert Mocki w tomie drugim, w trzecim, jeszcze bardziej hardkorową realizację odnajduje. Tam są rozpięte relacje, bardzo emocjonalne, ale oczywiście głęboko ukryte, bo to nie jest taka emocja często wprost, tylko emocja przechowywana czasami latami. Tam jest miłość w wielu tych relacjach, a w konsekwencji tego poczucie jakiegoś zawodu i zazdrość. Sam zresztą gdzieś chyba napisałeś, że to są takie opowieści, że Zapadlina to są takie opowieści o różnych odcieniach, zazdrości i zdrady. Te wątki są ważne w zasadzie dla każdej z twoich postaci, tych pierwszej, tych drugoplanowych, pojawiających się na kartach Zapadliny. Masz rację. Ja sobie zdałem sprawę gdzieś pod koniec pisania tej powieści, że to w rzeczywistości mówisz o zazdrości, tak, ale ja też mówię o zdradzie, bo jedno gdzieś tam pewnie z drugim jest powiązane bardzo mocno, ale myślę sobie o tej zdradzie, że ja dopiero to zobaczyłem w tej perspektywie chyba końca tej powieści, że to jest o tym opowieść. Tak. Że ona pierwotnie zupełnie miała inny logline na okładce, czyli tę myśl taką przewodnią. Wywaliłem ją z czystym sumieniem i teraz brzmi tak. Zdrada żywi się najniższymi instynktami, ale prawdziwy głód zaspokaja zbrodnią. No właśnie.
I wydaje mi się, że to jest, że to dobrze opowiada o tej historii w ogóle. Mhm. I wiesz co, dla mnie zaskakujące chyba było, była jedna rzecz. Ja rozmawiałem z Pawłem Czeparem, z księdzem, który pomagał mi przy tworzeniu postaci księży. Konsultowałem z nim cały ten aspekt, który pojawia się w zakresie klerów w tej opowieści. Mhm. I Paweł powiedział bardzo jedną mądrą rzecz. Ja go pytałem też o, wiesz, o to, jak Pismo Święte reaguje na zdradę. I tam Paweł powiedział, że tam jest bardzo mało, jeśli chodzi o Pismo Święte, o zdradzie w ogóle, że ona dotyczy wyłącznie sakramentu małżeństwa. Natomiast Paweł powiedział fundamentalną sprawę, mianowicie, że czytał jakąś książkę, już nie pamiętam teraz, o której książce mówił, ale w której przeczytał o tym, że najtrudniej jest zdradzić samego siebie. Mhm. Że to jest największa zdrada. Że nie ma większej. Kiedy stajesz sam przeciwko sobie. Kiedy zdradzasz swoje ideały, swoje wartości. Kiedy sobie zaprzeczasz, mówiąc wprost. I myślę sobie, wow, to rzeczywiście jest mocne. Ja w ogóle pisząc tę opowieść nie myślałem o tej kategorii zdrady. Ale ona też się tam pojawia. Mhm. I na wielu poziomach się pojawia. Takie mam wrażenie. Dotknijmy takich zdrad namacalnych, o których już wiemy i to możemy wyjawić, no bo skoro Olgierd należy do członków stowarzyszonych i założycieli tak zwanych Erotiken Club, Swingers Club i nie tylko, jasnym jest, że formalnie swoją żonę zdradza. Co więcej, tak. Żona jego zazdrosna jest. I tutaj pojawia się kontynuacja tej historii w trzecim tomie. To już nic nie mogę powiedzieć, no ale to jest też taki bardzo mocno rozłożony u ciebie ten element zdrady, którą sobie gdzieś przerabiamy. I dorzućmy jeszcze do tego drugą formalną zdradę. Otóż bohaterka Zapadliny jest w związku z grochem. Mhm. Maria Herman. Tak, Maria Herman. I, no i tam też jest bardzo ważny wątek zdrady, ponieważ groch formalnie jest w związku małżeńskim, co więcej, dzietnym związku małżeńskim, a jednak decyduje się na mieszkanie z Marią Herman. To prawda. I teraz co ja mogę w tej sprawie powiedzieć, tak sobie myślę? No myślę tylko o tym, że... Nie, ja tak tylko, wiesz, nakreślam jakby tło, nie? Że to nie jest tak, że my mówimy o zdradzie jako o wielkiej metaforze. Jasne, i tak dalej. Tak, tylko, że ona jest namacalna i rzeczywiście dotyka tych bezpośrednio tych bohaterów w tych aspektach, o których wspomniałeś, ale... I ten wątek wraca też w takich problemach wyzierających z codzienności, w relacjach właśnie rodzinnych, pozarodzinnych, przyjacielskich, kumpelskich. Są rzeczy, o których się nie mówi, o których się mówi i to gdzieś tam cały czas gdzieś, wiesz, wyłazi. Tak, tak. I jeszcze jest ten element, który jak sądzę jest istotą tej opowieści właśnie, czyli zdrada Olgierda wobec Marii. To znaczy, wiesz, to, co dzieje się między nimi, tak? To tak jak wspomniałem, co kończy niemalże urwisko, a co wykwita w Zapadlinie właśnie. To też ta zdrada taka przyjacielska, bo przecież tutaj mówimy o tym, że i Maria Herman i Olgierd Borewicz, no tak naprawdę są dobrymi fachowcami, ale przede wszystkim w tych pierwszych tomach, no łączyło ich coś więcej. Nie mówię tutaj o broń Boże, o żadnej miłości, bo to automatycznie od razu sobie odciąłem jakby takie podejście, że kiedy tylko wymyśliłem sobie dwoje bohaterów, to pomyślałem, pewnie będą parą i od razu sobie zaprzeczyłem, nigdy nie będą parą, to nie o to chodzi. Ale rzeczywiście łączyło ich to taka dobra przyjaźń po prostu. I to też zostało, te uczucia gdzieś tam zostały, czy oczekiwania zostały zawiedzione. Myślałem jeszcze o jednym poziomie zdrady, czy też zdrady. Nie mogę zdradzić państwu, o jakich konkretnie bohaterów chodzi, ale w różnych relacjach, różnych bohaterów i w drugim planie, i w trzecim planie, dochodzi do takich zdrad, wiesz, ideałów. Zdrady porządku ustalonego w rodzinie na przykład. Mm-hmm. Albo w relacjach on-ona, albo w relacjach rodzinnych. Tak. Do jego zachwiania, czyli zdrady jakiegoś takiego normalnego sposobu życia, prawda? Paradoksalnie, jedna z bohaterek, która też ma problemy, razem ze swoim mężem, Anastazja z Mikołajem, oni mam wrażenie, że właśnie wchodzą do tego klubu erotycznego, tyle mogę zdradzić, tak. Żeby uniknąć tę narrację o zdradzie. Znaczy gdzieś miałem takie wrażenie, że oni paradoksalnie są jedyną wolną parą, nie? Zdradzając się w jakiś sposób, tak, nie? Tak, tak, tak. A jednocześnie gdzieś tam pewnie też ten wątek
na co chciałem zwrócić uwagę, ale to chyba nie wypływa. Rzeczywiście, że mimo wszystko, że czują się tym wolnym związkiem, to nadal gdzieś ta zazdrość... Tak, tak. Ta kontrola jest, ta kontrola nie? Z kim? Jest, tak. To jest w ogóle ciekawe i jakby zastanawiające, jak można funkcjonować w tego typu relacjach. Mhm. I być może to mnie też popycha do tego, żeby o tym pisać. Ale tak, no, tak jak wspomniałeś, wiele płaszczyzn tutaj, wiele elementów się uwidacznia i ukazuje ten i element zdrady i element zazdrości. To jeszcze jeden element, który powrócił dla mnie przy czytaniu trzeciego tomu. Być może to jest jakaś taka, wiesz, podświadoma rzecz, że jak czytasz już jakąś opowieść i już czytałeś więcej powieści danego autora, to masz wrażenie, ja nie mówię o obsesji, ale o pewnym takim nakierowaniu na pewne wątki. Krzywda wyrządzona dziecku, młodemu człowiekowi. Mhm. Ona się też gdzieś pojawia. I w historii Herman to wraca trochę, nie? To znaczy taka skrzywdzenie i brak zrozumienia. Ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że ruszysz trochę wątek matki Herman, bo bardzo tego potrzebuję. Bo trzeci tom trzymasz nas w napięciu. Co tam się tak naprawdę wydarzyło? Ale to nie jest jedyna krzywda, która się dzieje w kontekście do młodego człowieka. Wiesz co, no tak. No wydaje się, że to są chyba takie emocje, które warto pokazywać, bo myślę, że nikt nas nie uczył być rodzicem, mówiąc prost, i my pewnie popełniamy mimo najszczerszych chęci wiele błędów wychowawczych, rodzicielskich. Obserwowaliśmy pewnie też własnych rodziców, którzy mimo wielkiej miłości gdzieś tam też potrafili skrzywdzić. I to jest chyba opowieść, którą zawsze warto snuć w tych prostych relacjach właśnie rodzinnych, rodzicielskich, bo to są chyba rzeczy, które zostają z nami na lata. To są rzeczy, które zawsze będą w nas tkwiły, mimo tego, że na przykład, nie wiem, mogliśmy mieć wspaniałe dzieciństwo, a jednak są jakieś elementy, które z jakiegoś powodu zapamiętaliśmy i które siedzą w nas jak zadry, nie? Zadra, zapadlina, urwisko. Zadra, to ładne. No ładnych tych słów używasz. To ja użyję pewnego sformułowania z twojej książki. Przechodzimy do działu pytania drobne. Masz przepis na placki po pałucku z gulaszem? Napisał w książce placki po pałucku. Ja też się ale co to, jaki tam jest składnik dodany, że one są po pałucku? No słuchaj, no chciałbym powiedzieć, że mam, ale nie mam. No nie mam. Nawet chyba nie jadłem. Jedliśmy z moim znakomitym znajomym prokuratorem Tadeuszem Zymanem, wybierając się do Wapna i oglądając ruiny. Aha. Tamtejszej kopalni. Wybraliśmy się do Żnina, do restauracji, która znajduje się, zespół restauracji znajduje się w byłej cukrowni żnińskiej. I tam pamiętam, no zabrałem menu ze sobą taką, żeby nikt nie pomyślał, że całe menu takie wielkie, tylko to wydrukowane na takiej podkładce pod talerze. I pomyślałem sobie, że no muszę to mieć, bo muszę wiedzieć, co oni tam zjedzą. Co oni tam jedzą. Co oni tam jedzą, prawda? Co konkretnie będą jedli. No i te placki po pałucku wydawało się. Jeżeli zniknie państwo, jesteście właścicielami restauracji, jakieś menu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to Robert Małecki kolekcjoner taki jest wrażeń oraz dokumentów do swojej nowej książki, on dużo podróżuje, może być tym. Więc szukajcie placków po pałucku w kolejnej powieści. Dobrze, to teraz, bo powiedziałeś jeden ważny element i chciałbym się go uchwycić, mianowicie tam rzeczywiście jednym z elementów budujących historię jest tragedia w kopalni w Wapnie 77 rok, z tego co pamiętam. I to jest prawdziwa historia. Prawdziwe story, tak. Prawdziwe story. Wiesz co, no, siadam do pisania zapadliny, wymyślam sobie całą tą historię. Nagle myślę sobie o tym, dobra, może by tam jakiś zapadlisk poszukać, może to nie będzie Żnin ostatecznie, tylko znajdę w Kujawsko-Pomorskim jakieś zapadliska. I nagle wyszukuję i pojawia się Wapno, pobliskie Wapno, tak jak mówię, dzieli tam granica te ziemie województw Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego. I dlatego przesuwam to Wapno w Kujawsko-Pomorskie, bo inaczej moi policjanci nie mogliby się tą sprawą zajmować. Pojawiają się tam zapadliny co jakiś czas. Potwornie duże, 30-metrowe i tak dalej. Kopalnia jest cała wypełniona wodą. I co jakiś czas dochodzi do tąpnięcia i nigdy nie wiadomo, w którym miejscu to się wydarzy. Kilka takich zapadlisk widać nawet na YouTubie. Ktoś nagrywa z drona i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście zatrważająca historia. Sama ta historia z 77 roku jest zatrważająca. Po prostu na szczęście nikt wtedy nie zginął. Ale zapadały się domy, zapadały się budynki gospodarcze, garaże i tak dalej. Drzewa. Wszystko znikało w nocy z 4 na 5, ile mnie pamięć nie myli, sierpnia
1977 roku zapadało się pod ziemię. Było poważnie, teraz będzie mniej. Wracamy do pytań drobnych. Co pana łączy, panie Małecki, z Ćwirlejem i Stelarem, którzy pojawiają się, takie nazwiska padają w powieści? Nie znam ludzi. Nie, zupełnie nie. Przypadek, czysty przypadek. Fikcja. To po prostu czysta fikcja. A propos fikcji, jeszcze ty masz jakiś notesik, gdzie zapisujesz sobie te złożone z jednego słowa tytuły książek, wada, skaza, były takie ludzkie odniesienia, a teraz są te związane z ukształtowaniem terenu, ziemi, ale też trochę z ludzką naturą, nie? Tak, bo to chodzi o to głównie, żebyśmy pokazywali właśnie poprzez ten pryzmat człowieka jakąś prawdę. Wiatrołomy, urwisko, zapadlina. Tak, nie mam i co gorsze, mam chyba jeszcze pomysł na czwarty tom i cały czas szukam kolejnych. Będę wdzięczny, jak coś podpowiesz, to z przyjemnością odnotuję. Dobrze, poszukam. Będę wdzięczny. Sponsorem piątego tomu. Alfabet Wojtusika. Na końcu wystarczy tam podpisać, że to Łukasz, tam Łukasza copyright, zasługa. Tak jest. Dokładnie. Ja tak czekam, czytam te wszystkie wasze książki i czekam, kiedy tam będzie w końcu. Ciągle tylko szaja, naprawdę. Masz rację. Ile to się musi zmienić. To już jest tak. Jeśli nie pojawi się moje nazwisko, to był ostatni wywiad z Robertem Małeckim. A tak, żeby nie skończyć trywialnie jeszcze, zdradzę państwu, jest taki jeden element w tej książce, że czytałem, ty wiesz który, tak, a państwu nie opowiem. I miałem takie niemożliwe. A potem pomyślałem sobie, możliwe. A potem sobie wymyślałem, no będzie teraz musiał wynająć psychologa, żeby w kolejnym tomie to jakoś roztraumić. No masz rację, to jest taki... Trochę przepraszamy, że tak mówimy pewnie. Nie możemy zdradzić. W żaden sposób, ale... Znaczy to jest czas, zdarza mi się to często, że czytam, wiele już w życiu przeczytałem i również w powieściach kryminalnych i czytam naprawdę, użyję tutaj pewnego kolokwializmu, hardkorowe rzeczy. Bo one są też często ujęte, wiesz, gatunkowo, to jest jakieś właśnie takie bardzo czasami mocne historie, ale tu miałem takie, Tak, masz rację. Ja sam miałem takie nie, kiedy to wymyśliłem. Natomiast uznałem, że wszystko to, co tworzy ten fragment tej opowieści, jest jakoś spójne z psychologią postaci. I tylko dlatego chyba się zdecydowałem to wprowadzić do tej powieści. I byłem bardzo też ciekaw reakcji redakcji. Czy to nie wyleci? I czy redakcja? To nie będzie za mocne? Nie. I to wszystko chyba zostało w ten sam sposób odebrane, w jaki ja myślałem, że powinno zostać odebrane, że to gdzieś tam jest umotywowane psychologią postaci. Paradoks tej historii polega trochę na tym, o której mówimy, nadal będę kontynuował to dookoła, że ja kiedy o tym myślałem, pomyślałem sobie o takim, może nie przykazaniu, ale takiej dobrej radzie osoby, której ufam w zakresie psychologii, która czasami mówi, kiedy ktoś jest wobec ciebie natrętny, napastliwy, albo czujesz się w jego towarzystwie bardzo źle, nie graj z nim w grę. A jednym ze sposobów, żeby nie grać z nim w grę, jest zagrać z nim na serio. Bo to jest coś, czego kompletnie się nie spodziewa. Tak. I mogę tylko tyle powiedzieć, że dlatego potem sobie pomyślałem o tym, co wydarzyło się w Zapadlinie z jednym z twoich bohaterów, że pomyślałem sobie, jeżeli czytać to w ten sposób, to jest dobrze umotywowane psychologicznie. W sensie, że to się broni. No to super, to znaczy, że kamień z serca po prostu. Idę wymyśleć czwarty. Czwarty tytuł. Mam, piąty wymyśl. Aha, piąty. Piąty wymyśl, tak. Dobrze, no pozostajemy na łączach, to zostało zapisane. jeszcze w tym roku coś? Tak, na jesień kolejna powieść. Nie zdradzam, co to będzie. Jest w powijakach z różnych powodów. Powinno być już dużo bardziej zaawansowane, ale tak to już u mnie jest, że jest trudno. Po prostu. Ale pojawi się opowieść, która chciałbym, żeby była opowieścią kryminalną o śladach krwawych. O. Tak. Pomyślałem sobie, że nie czytałem takiego tekstu. Brakuje mi takiego tekstu, który podejmowałby tego typu problematykę. Jest tam również, pojawia się wątek samobójstwa rozszerzonego, które funkcjonuje bardziej medialnie pod tym hasłem, a tak naprawdę jest samobójstwem poagresywnym. Bardzo ciekawy problem psychologiczny. Wiesz, ja wymyśliłem sobie pewną sytuację i natychmiast zadzwoniłem do Macieja Klimarczyka, znakomitego psychiatry i też autora powieści kryminalnych i pomyślałem sobie, Maciek, opowiem ci tę historię i ty mi powiedz, czy to jest możliwe. On powiedział, tak, to jest możliwe pod takimi warunkami. Pomyślałem, wow, wchodzę w to
i piszę powieść. I przepraszam, że znowu jakimiś tajemnicami tutaj mówię, ale nie chcę za dużo zdradzić, żeby nie opowiedzieć tej historii, nie zdradzić właściwie sedna tej opowieści. Jak mówiłeś te słowa, które mówiłeś, to na początku pomyślałem sobie, chciałbym siedzieć w głowie takiego pisarza jak Robert Małecki, ale potem jak rozwinąłeś to, potem myślałem sobie, nie chciałbym siedzieć w głowie takiego pisarza jak Robert Małecki, więc spokojnie na kolejną powieść zaczekam, Zapadlina, tymczasem Robert Małecki, wielkie dzięki. Dziękuję. Piękne dzięki dla ciebie, Robercie, za spotkanie w Warszawie i opowieść o powieści Zapadlina, która jest trzecią powieścią z cyklu Archiwum X, czyli historii przygód i śledztw Olgierda i Marii. Odcinek powstał przy współpracy z wydawnictwem literackim, które publikuje powieści Roberta Małeckiego. K jak książka. Dobra książka. Powieści Roberta Małeckiego są nie tylko do czytania, ale także do słuchania. Spory wybór z twórczości Roberta Małeckiego znajdziecie w Audiotece, która jest partnerem tego odcinka podcastu Alfabet Wojtusika. Tam między innymi seria Spora opowieści z Bernardem Grossem w roli głównej, między innymi Skaza czy Wada. Jest także cykl z Archiwum X, czyli historii, o której trochę rozmawialiśmy, przygód Olgierda i Marii. W tym cyklu przesłuchacie Wiatrołomów i Urwiska. Czytają Przemysław Bluszcz, Andrzej Ferenc, a serię o Grosie czyta Piotr Grabowski. Można się w Audiotece zasłuchać w historię, które napisał dla nas Robert Małecki. Mam wrażenie, w związku z tym, że lubię jego opowieści, że z Robertem się jeszcze kiedyś w Alfabecie spotkamy. Za to, że możliwe było spotkanie w tym odcinku, piękne dzięki dla patronek i patronów, którzy wspierają mnie na patronite.pl. To dzięki wam była możliwa moja wyprawa do Warszawy i rozmowa z Robertem. Do grona osób wspierających mnie cały czas można dołączyć. Szczegóły tego, jak to zrobić, znajdziecie na patronite.pl/alfabet Wojtusika.